Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wykaż, że liczba 1 plus 2013 do drugiej razy 1 plus 2013 do czwartej jest dzielnikiem takiej liczby. Co tu musimy zrobić? Najpierw wymnóżmy sobie to wyrażenie, czyli będziemy mieli tak. 1 razy 1 to jest 1. 1 razy 2013 do czwartej to jest 2013 do czwartej. Dać 2013 do drugiej razy 1 to jest 2013 do drugiej i 2013 do drugiej razy 2013 do czwartej to jest 2013 do szóstej. Uporządkujmy to, czyli mamy 1 dodać 2013 do drugiej, dodać 2013 do czwartej, dodać 2013 do szóstej. Teraz to, co tutaj robimy? Zobaczmy, pogrupujmy sobie teraz to wyrażenie tutaj w następujący sposób. 1 dodać, czyli to i to, czyli będzie 1 dodać 2013 do drugiej, dodać 2013 do czwartej, dodać 2013 do szóstej, czyli otrzymamy dokładnie to, co jest iloczynem tutaj. Dobrze, dodać, co nam zostało? Zostało nam 2013, 2013 do trzeciej, 2013 do piątej, 2013 do siódmej. Czyli 2013, dodać 2013 do trzeciej, dodać 2013 do piątej i dodać 2013 do siódmej. Czyli otrzymamy, to zostawiam bez zmian, 1 plus 2013 do kwadratu plus 2013 do czwartej, plus 2013 do szóstej, dodać. Tutaj wyłączam sobie 2013 przed nawias i będę miał dokładnie to samo, co w pierwszym nawiasie, czyli 1 plus 2013 kwadrat plus 2013 do czwartej plus 2013 do szóstej. I teraz zobaczmy, jest tutaj wspólny czynnik, który mogę wyłączyć, czyli to jest 1 plus 2013 kwadrat plus 2013 do czwartej plus 2013 do szóstej razy, co nam zostało? Zostało tutaj przed nawiasem 1 plus 2013, czyli 2014, czyli to jest tak naprawdę 2014 razy, no właśnie to, bo to jest to samo, co tutaj w nawiasie, bo pokazaliśmy po wymnożeniu, czyli razy 1 plus 2013 do kwadratu razy 1 plus 2013 do czwartej. Czyli mamy właśnie, zobaczcie tutaj, iloczyn. Czyli to wyrażenie jest dzielnikiem, bo pojawia się jako czynnik tutaj mnożenia, czyli musi być też dzielnikiem, co kończy dowód.